Sponsorem Highscore jest sklep Ultima.pl, oferujący gry, konsole i akcesoria. Warszawa, ulica Chłodna 35-37, Katowice, ulica Tysiąclecia 15. Sponsorem Highscore jest wydawca Rapples Przeznaczenie, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Witamy Państwa w magazynie Highscore. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, kto według redakcji miesięcznika Forbes jest najgorszym prezesem zarządu oraz poznamy pierwsze szczegóły nowego silnika Unreal 4. Podamy też kolejne szczegóły nowej gry o serialu South Park. Z naszą kamerą odwiedzimy też warszawską premierę gry Diablo 3. W przeglądzie nowości wydawniczych zaprezentujemy Ghost Recon Future Soldier, Snipers oraz The Testament of Sherlock Holmes. Zapraszamy. Devil's Fert. Nowa gra Tomonobu Itagakiego, japońskiego twórcy Dead or Alive oraz Ninja Gaiden, właśnie straciła wydawcę. Dwa lata temu z dużą pompą wydanie gry zapowiedziała firma THQ, która ostatnio boryka się jednak z dużymi problemami finansowymi i z tego powodu wycofała się z projektu Devil's Fert. Brian Farrell, szef THQ, obawia się, że wydanie Devil's Fert mogłoby być nieopłacalne. To nowa marka, a dodatkową przeszkodą biznesową jest wysoki kurs jena. THQ ogłosiło też, że gra RPG osadzona w świecie serialu South Park ukaże się dopiero w pierwszym kwartale 2013 roku, a nie pod koniec 2012, jak pierwotnie zakładano. Poznaliśmy też kolejną klasę postaci w grze South Park. Będzie miał Żyd, który będzie mógł szybko awansować, ryzykując jednak posiadane przez siebie zasoby. Humor prosto z serialu. W końcu nad fabułą gry pracują scenarzyści South Park. Producentem gry jest studio Obsidian, znane z produkcji takich gier jak Fallout New Vegas czy Alpha Protocol. Szef Microsoftu Steve Ballmer został mianowany najgorszym prezesem według rankingu magazynu Forbes. Według dziennikarza Forbes, Ballmer już dawno temu powinien puścić stery Microsoftu. Pod kierownictwem Ballmera kapitalizacja Microsoftu spadła blisko trzykrotnie. Firma przez ten czas praktycznie się nie zmieniła, bo wciąż oparta jest głównie na rynku komputerów PC. Microsoft zbyt późno reaguje też na trendy platform mobilnych i w tym zakresie jest daleko w tyle za Apple czy Google. Przez to ciągnie też w dół swoich partnerów handlowych, takich jak HP, Dell czy Nokia. Microsoft pokłada całe nadzieje w systemie Windows 8, który pojawi się nie tylko na komputerach PC, ale też na smartfonach i tabletach. Ciężko mu jednak będzie odnieść sukces na platformach zdominowanych przez Android oraz iOS. Forbes pochwalił za to dywizję Microsoftu odpowiedzialną za konsolę Xbox 360, kontroler ruchowy Kinect oraz Xbox Live. Ten segment rozwija się bardzo dynamicznie. Epic Games prezentuje już swoim partnerom z branży nadchodzący silnik do produkcji gier Unreal Engine 4. Pierwsze prezentacje odbywały się w marcu za zamkniętymi drzwiami podczas Game Developers Conference w San Francisco. Kolejna duża prezentacja ma się odbyć już na początku czerwca na targach E3 w Los Angeles. Epic Games bardzo mocno lobbuje u Sony oraz Microsoftu, aby następcy konsol PlayStation 3 oraz Xbox 360 były prawdziwą techniczną rewolucją, a nie tylko ewolucją. Unreal Engine 4 ma pozwolić producentom gier zrobić w ciągu roku to, na co teraz potrzebują aż 2 lat. Przy produkcji nowego silnika Unreal pracują też warszawscy programiści ze studia People Can Fly, które należy do Epic Games. Oparta na znanym serialu gra The Walking Dead w ciągu zaledwie 2 tygodni od sprzedaży znalazła ponad 1 000 000 nabywców i znalazła się na pierwszym miejscu sprzedaży na wszystkich platformach. Gra dostępna jest w dystrybucji cyfrowej na konsolach Xbox 360, PlayStation 3 oraz komputerach PC i Mac. Producentem jest firma Telltale Games, znana z epizodycznych serii gier Powrót do przyszłości, Sam i Max oraz Park Jurajski. Niedawno informowaliśmy Państwa, że twórcy Stalkera pracują nad grą Survivarium, która będzie wieloosobowym tytułem monetyzowanym w modelu free-to-play. Twórcy zdecydowali się na taki ruch, bo produkcja klasycznych gier jest bardzo droga, a większość wygenerowanych zysków zostaje w portfelach wydawców. Sporo kosztów pochłania też pudełkowa dystrybucja w klasycznych kanałach sprzedaży.
Należąca do Electronic Arts, PC-towa platforma dystrybucji cyfrowej Origin otwiera się na gry, które zostały sfinansowane przez crowdfunding. Deweloperzy przez 90 dni po ukończeniu gry będą mogli bezpłatnie wykorzystać Origin do przesyłania gier swoim klientom. Swoje zainteresowanie taką formą dystrybucji wykazał już znany twórca gier Brian Fargo, który przez serwis Kickstarter zebrał pieniądze na produkcję Wasteland 2. To także dobry ruch ze strony giganta branży Electronic Arts, który dostrzega potencjał w crowdfundingu. Wyglądająca bardzo ubogo gra Minecraft kolejny raz nas zaskakuje. Wersja wydana na konsolę Xbox 360 znalazła ponad 1 000 000 nabywców w ciągu zaledwie 5 dni. W dniu premiery Minecrafta kupiło ponad 400 tysięcy osób. Jest to najdroższa w produkcji gra, która kiedykolwiek została wydana na Xbox Live Arcade, ale już na siebie zarobiła. Zapowiedziana niedawno gra Sly Cooper, Złodzieje w czasie, ukaże się nie tylko na PlayStation 3, ale też na przenośnej konsoli PS Vita i obsłuży funkcję cross-save, pozwalającą grać od tego samego momentu na obu platformach. Funkcja ta korzysta z popularnej ostatnio chmury, która w tym wypadku przechowuje zapisy stanu gry. Od wielu lat gracze na całym świecie czekali na Diablo 3, także w Polsce. W wielu miastach zorganizowano nocną premierę, w tym m.in. w Warszawie oraz Katowicach. My z naszą kamerą wybraliśmy się do Warszawy, aby dowiedzieć się, czemu premiera Diablo 3 jest tak wielkim wydarzeniem. Co jest takiego w tej grze? Jest to, co jest w każdej grze Blizzarda, doskonałość. Na tę grę czekamy już prawie 12 lat, każdy na nią czekał tak naprawdę. Rzesze fanów, miliony fanów na całym świecie wyczekują tej gry. My również czekaliśmy bardzo długo. To jest tytuł, w który każdy tak naprawdę będzie grał. To jest tytuł dostępny dla każdego. Trzecia część została nawet trochę ułatwiona. Dodano nowy poziom trudności, jednakże dla osób, które wymagają czegoś więcej od gry. Tryb naprawdę bardzo, bardzo trudny. Także myślę, że każdy będzie usatysfakcjonowany z tej gry. Dlatego wszyscy na to czekamy. A jak wygląda zainteresowanie ze strony klientów? Czy to jest duża premiera? To jest jedna z największych premier ostatnich lat tak naprawdę. Nie spodziewaliśmy się nawet takiego natłoku zamówień. Jesteśmy odpowiednio przygotowani na tę nocną premierę, jak najbardziej mamy wystarczającą ilość gier zamówionych. Jest tak wielkim wydarzeniem dlatego, że gracze czekali na nią 12 lat. Chociaż jakby na samą trójkę to może 4, bo tyle minęło od pierwszej zapowiedzi. Poza tym to chyba największa premiera, jeżeli chodzi o liczbę zamówień w ogóle chyba w historii polskiego rynku. Przed sklepem widzimy naprawdę długą, długą kolejkę. Ile osób pojawiło się na dzisiejszej nocnej premierze? Z tego co liczyliśmy, przyszło kilkaset osób. Cały czas dochodzą nowe. Zobaczymy, do ile dobijemy. A czy dla każdego starszy gier? Tak. Co prawda zainteresowanie było tak ogromne, że nie wiadomo było, czy w ogóle CD Projekt będzie miał tyle gier na Polskę, jeżeli chodzi o cały rynek. Natomiast nam udało się zapewnić odpowiednią liczbę egzemplarzy gier na premierę dla wszystkich. A jak wygląda dzisiaj prowadzenie sklepu? Czy więcej osób składa zamówienia online, czy przychodzi właśnie odbierać gry osobiście? Zdecydowanie więcej osób składa zamówienia online. Nawet wśród tych, którzy przychodzą i kupują u nas, to zwykle najpierw sobie jakby rezerwują ten towar przez zakupienie go przez stronę internetową i wybierają odbiór osobisty. Pierwsi fani mogli kupić Diablo 3 równo o północy z 14 na 15 maja i nie kryli swojej radości mimo czekania przez wiele godzin w długiej kolejce. Popyt na Diablo 3 w Polsce okazał się tak wielki, że gry już wszędzie zabrakło, a kolejnych dostaw można się spodziewać dopiero w czerwcu. Zaczynamy przegląd nowości wydawniczych. Ghost Recon Future Soldier był roboczo tworzony jako Ghost Recon 4 i nie ma zbyt wiele wspólnego z popularną w ostatnich czasach pod serią Advanced Warfighter. Future Soldier to jednak niepowielanie już poznanych rozwiązań. Głównym celem producenta było stworzenie środowiska działania prawdziwego ducha, jakiego rzadko kiedy ktoś widzi częściej niż przed swoją śmiercią. Ghost Recon Future Soldier wykorzystuje także kontroler Kinect dla konsoli Xbox 360, dzięki czemu gracze mogą się naprawdę poczuć jak prawdziwy żołnierz przyszłości. Wielu producentów chce skorzystać na sukcesie polskiej gry Sniper Ghost Warrior i wydaje gry pod podobnym tytułem. Jedną z nich jest Snipers, która przeznaczona jest jednak tylko do sieciowej rozgrywki wieloosobowej. Snajperzy to niedościgli strategzy, mistrzowie ukrycia, wyposażeni w najnowocześniejszą wyrafinowaną broń i sprzęt wojskowy. Gracze muszą w tej grze używać sprytu i przebiegłych podstępów, tak jak przystało na prawdziwego mistrza technik bojowych. Gra w wersji na konsolę PlayStation 3 sprzedawana jest wraz z repliką snajperki, którą można grać wykorzystując kontroler ruchowy PlayStation Move.
Testament of Sherlock Holmes to kolejna z części gier przygodowych związanych z detektywem Sherlockiem Holmesem. Tytułowy bohater prowadzi bardzo rozbudowane śledztwo, nie ma tu jednak do czynienia z jedną zagadką, a całym ich szeregiem. Rozgrywka polega na eksplorowaniu świata przedstawionego w grze, rozmowach z postaciami i rozwiązywaniu kolejnych zagadek. Gracz podczas prowadzonego śledztwa zbiera dowody i poszlaki, przeszukując lokacje i przesłuchując świadków. Dziękujemy Państwu za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Sponsorem HighScore jest wydawca Rapples Przeznaczenie, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Sponsorem HighScore jest sklep Ultima.pl, oferujący gry, konsole i akcesoria. Warszawa, ulica Chłodna 35-37, Katowice, ulica Tysiąclecia 15.